Dokładnie 365 dni temu, po 16 latach, prezydent Rafał Dutkiewicz przekazał Wrocław w ręce Jacka Sutryka. Co udało się zmienić, a co nadal pozostaje priorytetem w rozwoju miasta? To był dla mnie niesamowity rok, bo miałem możliwość tym razem woli prezydenta. Przecież pracowałem dla tego miasta wiele, wiele lat, ale pierwszy raz miałem okazję woli prezydenta dotknąć tego miasta, zarządzać nim, podejmować kluczowe dla niego decyzje. To było dla mnie szalenie ważne, ale i czułem przez ten cały rok taką rosnącą odpowiedzialność. W perspektywie kolejnych lat prezydentury Jacka Sutryka najważniejszymi priorytetami pozostają trzy obszary. Rozwój transportu miejskiego, walka ze smogiem i zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. W tych obszarach podjęliśmy najwięcej działań. Ja wiem, że może nie wszystkie są takie bardzo wyraźne jeszcze dzisiaj, ale zapewniam, że wrocławianki i wrocławianie z roku na rok odczują, że właśnie temu poświęciliśmy najwięcej czasu, najwięcej wysiłku, no i najwięcej pieniędzy. Dziennie miejskim transportem podróżuje blisko 500 tysięcy mieszkańców Wrocławia. Poprzedni rok dla MPK był intensywny. Ja ze swojej strony myślę, udało nam się jako MPK małą cegiełkę dobrego do tego dołożyć. To przede wszystkim 50 nowych autobusów, 10 nowych tramwajów, no i zupełnie myślę nowe podejście do pasażera. Bardziej otwarte, bardziej życzliwe i obiecuję, że nie zwalniamy, a dopiero przyspieszamy. Ekologia od początku kadencji prezydenta Jacka Sutryka odgrywa ważną rolę jego działalności. Likwidacja starych pieców ma doprowadzić do polepszenia jakości wrocławskiego powietrza. Widać tutaj, że są prowadzone działania zarówno w kierunku zmiany transportu na bardziej ekologiczny, jak i nasadzeń drzew, czy na przykład projektu Smog. Natomiast to, co mnie dzisiaj najbardziej ciekawi, to jest ten 2 dni temu ogłoszony program właściwie antysmogowy, który mamy nadzieję rozwiąże problem tych wymiany tych starych pieców na nowe w większej mierze niż poprzedni program, który miał niestety wiele wad. Wrocław jest miastem studenckim. Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi ma przed sobą wiele planów. To znaczy w każdej uczelni będą dla mieszkańców organizowane warsztaty. Czy to w Akademii Sztuk Pięknych, co najłatwiej sobie wyobrazić, różnego rodzaju techniki artystyczne i będzie można każdej z nich troszeczkę spróbować. Na Politechnice rzeczy bardziej techniczne, może związane z mechaniką. Tam jest takie piękne koło naukowe, które zajmuje się tworzeniem bolidów wyścigowych. Młodzi ludzie z Politechniki w takim bardzo interdyscyplinarnym zespole budują także elektryczne motocykle. Kadencja prezydenta Jacka Sutryka potrwa do 2023 roku. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.